tamtym roku Japonia, w tym roku Polska, no i teraz Słowacja. Czy masz już jakieś plany wakacyjne? Tak, no zamierzam wybrać się do Hiszpanii w tym roku, do Andaluzji, no ale nie wiem jeszcze kiedy, nie wiem jeszcze kiedy. I z kim masz zamiar to zobaczyć? Z kim zawsze jeżdżę, ale to już jest moja wielka tajemnica i tego wam nie powiem z kim. Ja tutaj cię nie proszę o żadne imię, żebyś tutaj nam powiedział, no ale tutaj fani się dopytują, czy jeśli fanki bardziej, czy jeśli wysłałyby do ciebie list miłosny, czy byś im odpisał, czy jednak już tutaj ta kwestia jest zamknięta? No tego też nie mogę ci powiedzieć niestety. Nie mogę. Oczywiście listy miłosne są bardzo miłe. Jeżeli tylko do mnie docierają do moich rąk, zawsze staram się odpisać. Bo ja mówię teraz o internetowych listach miłosnych, bo już jakby klasyczna sztuka epistolarna troszeczkę umarła. Ale jak ktoś mi pisze miłe wiadomości, o ile oczywiście w miarę możliwości, staram się na nie odpisywać. No dostawałem różne propozycje już takie matrymonialne, że cześć, mam domek nad jeziorem, mam psa, kota, chodź, zamieszkaj ze mną. Na przykład takie dostawałem propozycje, dość takie... No ale to miłe, no miłe, no wysyłam uśmieszek, no domek nad jeziorem fajny, ze załączonym zdjęciem, no rzeczywiście piękne okoliczności przyrody, no już myślałem, że się skuszę, no ale jednak nie, no jednak głowa powiedziała, no nie, no bez przesady. Powiedziałeś, że skończyłeś tutaj 30 lat. Czy ta 30 coś zmieniła w twoim życiu? Myślę, że nie. W ogóle nic nie zmieniła. Ja się czuję, że żyje mi się coraz fajniej, jestem starszy. Tym mniej rzeczy się boję, tym jakoś tak świat wydaje mi się lepszy. Najbardziej w takim razie spontaniczna rzecz, którą zrobiłeś? No ja mnóstwo zrobię spontanicznych rzeczy. Nie wiem, no kąpałem się nago w oceanie w Nowej Zelandii na przykład. Rozebrałem się i wskoczyłem do oceanu. Polecasz? Nie polecam, bo zimno. No ja mam cały czas jakieś niespełnione jakieś tam pragnienia a propos kina. Też chciałbym pograć trochę na dużym ekranie. Natomiast nie mogę mówić, że nie mogę narzekać, bo mam całkiem dobrze. Czyli rola, w jakiej roli siebie widzisz? No ja bym chciał coś na przełamanie jakby takiego mojego wizerunku. Ja mam wizerunek prawnika, gdzieś tam zacząłem grać bardzo wcześnie prawników i już tak zostało. Natomiast chciałbym zagrać jakiś czarny charakter, taki czarny charakter, jakiś mocno skomplikowany, jakaś psychola może. Ale czy tutaj w Polsce są w ogóle jakieś... Nie ma. Więc rzadko się zdarza, żeby dla młodych ludzi były aż takie fajne role zazwyczaj. Teraz jest w Polsce moda na filmy biograficzne. A zagraniczne produkcje, myślałeś może o takich? Na razie się rozglądam na naszym małym ryneczku. Chyba jeszcze nie jestem gotowy do tego, żeby próbować swoich sił za granicą. Muszę jeszcze podoskonalić jednak język. Mówię po angielsku, co prawda, natomiast no to się, tam trzeba mieć już perfekcyjny akcent i nie ma tak, że coś. No bo nie chciałbym grać, powiedzmy, Polaka, czy tam... A przecież mógłbym zagrać Polaka, też by było bardzo miło. Natomiast nie, no jeszcze się nie. To jest dla mnie zupełnie nieodkryta rzecz. No, w Grze o Tron bardzo, no. Ostatni sezon już leci, już chyba nakręcili niestety, więc nie ma szans. Kogo bym nie chciał zagrać, a nie ma takich, nie można tak powiedzieć, że wiesz, jest cokolwiek, czego ja bym nie chciał zagrać. Jestem aktorem i dla mnie wyzwania są ciekawe. Znaczy, wiesz, ja mam jakąś wyobraźnię i mam jakieś swoje myśli na swój własny temat. Natomiast, wiesz, jestem otwarty. W takim razie jak najwięcej ról, żebyś tutaj mógł się realizować. Dziękuję bardzo. Ja nam życzę tego, żebyśmy częściej mieli czas, żeby wybrać się w takie piękne okoliczności przyrody jak dzisiaj.